Laudetur Jezus Chrystus. Niebawem po ogłoszeniu nominacji kardynalskich ukazał się wywiad z arcybiskupem Carlo Maria Vigano, w którym to wywiadzie arcybiskup komentuje procesy, jakie dokonały się w kościele w ostatnich około 10 latach, wśród których oczywiście są także zmiany personalne w hierarchii kościelnej, a zwłaszcza w jej tych najwyższych stopniach. I chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tenże aspekt tego wywiadu, bo są tam też inne tematy, ponieważ w ciekawy sposób pokazuje to, co zostało dla Kościoła zaprogramowane przez Franciszka. Składają się na to trzy zjawiska i zacznijmy od pierwszego. To jest oczywiście wpływ rozmaitych nominacji. Arcybiskup Vigano mówi tak. Wątpię, czy kolegium kardynalskie, niegdyś święte kolegium, będzie chciało wybrać konserwatywnego, a nawet umiarkowanie postępowego papieża. Jest oczywiste, że następne konklawe będzie stanowić prowokację. Niemal wszyscy kardynałowie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Bergoglio i to oni wybiorą jego następcę. Więc aktualnie sprawujący władzę w kościele, bo już nie chcę wchodzić tutaj w tematy, czy Franciszek Bergoglio jest papieżem czy antypapieżem, powiedzmy aktualnie sprawujący władzę, jak niewielu papieży w historii, namianował całą masę kardynałów. I rzeczywiście większość z nich to są osoby, weźmy to słowo w cudzysłów, mocno postępowe, czyli po prostu wyznające heretyckie poglądy. W czołówce tego filmu ja zacytowałam właśnie fragment tego wywiadu, w którym arcybiskup Vigano zwraca uwagę na to, że no de facto oni nie wyznają wiary katolickiej. Każdy z nich po prostu wyznaje jakąś herezję. Oczywiście ten problem jest widoczny także wśród biskupów. Nie tylko tych nominowanych przez Franciszka, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to z ich grona, tak? Potem są kardynałowie. Mamy więc hierarchię obsadzoną przez heretyków, bo pozwolę sobie w tym momencie zauważyć, że tak naprawdę wyznawanie tylko jednej herezji już czyni z kogoś heretyka. Więc jak sobie popatrzymy po dzisiejszych biskupach, nawet polskich, no to mamy tam całkiem sporą reprezentację. Drugi aspekt to są nominacje, które się tyczą kurii rzymskiej. Logika Bergoglio jest zupełnie oczywista. Chce stworzyć przesłanki do schizmy, której zaprzecza i nad którą ubolewa słowami, ale którą przygotowuje od jakiegoś czasu. Bergoglio chce oddzielić w taki czy inny sposób dobrą część wiernych i duchownych od oficjalnego kościoła. I aby to osiągnąć, aby upewnić się, że dystansują się od modernistycznego Sanhedrynu, umieścił na kluczowych stanowiskach w kurii rzymskiej osoby, które gwarantują najgorsze możliwe zarządzanie powierzonymi im dykasteriami, z najgorszym możliwym skutkiem i największą szkodą dla ciała kościelnego. Pierwsza istotna rzecz, na którą tu warto zwrócić uwagę, to że to jest schizma zaprogramowana. Bo w historii to jednak było tak, że po prostu heretycy oddzielali się od kościoła i tworzyli jakiś swój podmiot parakościelny. Tutaj mamy po prostu przejęcie instytucjonalnej tej zewnętrznej strony kościoła. A po drugie, co jest niezwykle istotne, jest to zrobione celowo i z rozmysłem. Ja bym tutaj jeszcze dodała do tych uwag na temat działania Franciszka to, że niestety bardzo aktywnie w takie przekształcenie kościoła, w jego jakąś hybrydę, włączają się biskupi. Bo to trzeba wyraźnie podkreślić. Trzeci aspekt, ostatni, to są zmiany w nauczaniu. To zamieszanie, to rozmywanie, które robi Bergoglio. Diakonisy, zniesienie celibatu duchownych, błogosławieństwo par homoseksualnych, tolerancja dla poligami, teoria gender, ideologia LGBTQ, panteizm ekologiczny à la Teilhard de Chardin. Oto punkty konfrontacji, które Bergoglio celowo otwiera między skrzydłem konserwatywnym, ale nie tradycyjnym, już oddalonym lub poza zasięgiem obrazu, a ultrapostępowym. Jego celem jest wywołanie konfliktu.
No więc zobaczmy, że wszystkie przewodnie tematy, jakie się pojawiają w tym zamieszaniu, tak, tutaj mamy zebrane, w zamieszaniu, które, że tak powiem, nawet poprzedza ten nieszczęsny synod o synodalności, tak, bo poprzednie synody tak naprawdę też służyły wywołaniu dyskusji, czy nawet próbom wprowadzenia, tak, chociażby jak przy synodzie amazońskim, próby zniesienia celibatu. I tutaj słusznie on zwraca uwagę, że rzeczywiście tu nawet nie chodzi o tradycjonalizm, bo jakby samo bycie wiernym tradycji katolickiej to już powoduje wykluczenie. To jest tylko pewien swego rodzaju konserwatyzm. Powiedzmy taki konserwatyzm odziedziczony przez wielu biskupów jeszcze po pontyfikacie Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI. Wszystko zmierza więc rzeczywiście ku konfrontacji. Na koniec ostatni fragment z wywiadu. Obecny kryzys jest karą, którą Pan karze Kościół i świat za niewierność swoich sług i władców narodów. Spójrzmy na tę plagę jako na surowy gest Ojca, który zbyt długo był obrażany, ale który wciąż chce nas zbawić. Nawrócenie jest jedyną możliwą drogą. Wróćmy do Boga, zanim miłosierdzie ustąpi miejsca sprawiedliwości. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.